Panie trenerze, już dość sporo tych sparingów AZS-u za nami. Myślę, że pierwsze podsumowania możemy wyprowadzić, możemy tego dokonać. Jest trener zadowolony z tego, co prezentują zawodnicy? To znaczy tak sporo, 5 na daną chwilę, jeszcze 2 w tym tygodniu przed nami. Takie już można powiedzieć wiążące przed sezonem i zespół, no tak jak widać, cały czas zgrywa. Cały czas szukamy najlepszych rozwiązań, cały czas zespół tak naprawdę dochodzi do tego momentu, żeby grać stabilnie przez całego seta, bo tego nam na daną chwilę brakuje. Co jest bardzo dużo pozytywów i dużo rzeczy, które trzeba cały czas, że tak powiem, próbować niwelować i iść do przodu. No, takie mamy zadanie. Gdzieś tam można usłyszeć głosy, że Stal Nysa to główny faworyt pierwszej ligi w tym sezonie. Na podstawie tego dzisiejszego sparingu pan może to potwierdzić? Tak, zdecydowanie na daną chwilę, znaczy zdecydowanie. No, z tych naszych meczów kontrolnych można powiedzieć najmocniejszy przeciwnik, ale no, liga pokazała w zeszłym roku, że cała czwórka była bardzo silna. No, udało się zmontować fajny zespół, bo jesteśmy wszyscy zadowoleni, i zawodnicy, i trenerzy, ale pracy przed nami jest naprawdę dużo i z tym się liczymy. A Nysa pokazała dzisiaj, że jest bardzo zgrana. No, jak się gra tym zespołem przez 2-3 sezony, to poza rozgrywającym pierwszym Nikodemem, który doszedł w tym roku, to się gra właśnie na takim fajnym, wysokim poziomie.